Witam Państwa bardzo serdecznie. Nastał czas głębokiej zadumy. Czas, który dla nas jako ludzi jest tym momentem, który uświadamia nam, że życie ludzkie pojawia się i na tym świecie już go może nie być. Ale równocześnie jest w nas jakieś głębokie przekonanie, głęboka wiara, że człowiek przychodzi na świat nie bez sensu i bez celu, tylko dlatego, że jego życie nakierowane jest na coś jeszcze większego od niego, a tym jest sam Bóg. Niestety cywilizacja, kultura współczesna, zwłaszcza europejska, zachodnia, znalazła się w jakimś potrzasku, w jakiejś matni. Nie zna ani początku, ani końca, albo też traktuje człowieka tylko jako właśnie byt przejściowo. Jak coś nawet, a nie ktoś, co jest bez żadnego znaczenia. I nawet jeśli to są poglądy, które spotykamy wśród ludzi inteligentnych, to jednak dziwimy się, że człowiek współczesny stracił narzędzia i pragnienie właśnie głębszego spojrzenia na swoje życie, swoich bliskich. Czas, który przeżywamy, to czas, kiedy z jednej strony wspominamy i modlimy się do Boga, wspominamy naszych bliskich, zwłaszcza tych, którzy odeszli, którzy giną czasami w mroku wielu pokoleń, ale przecież gdyby ich nie było, to i nas by nie było. Dlatego też ten powrót myślą, pamięcią i modlitwą do naszych zmarłych, do naszych praojców jest czymś koniecznym, zarówno z punktu widzenia religijnego, bo przecież zostali stworzeni przez Boga, ale również z punktu widzenia moralnego. Jesteśmy winni wdzięczność tym, dzięki którym my czy nasze wcześniejsze pokolenia przyszły na świat. Tym, co dla człowieka dzisiaj jest wielkim problemem, wielkim wyzwaniem, jest właśnie obecność zła. Już wiek XX był straszny. Święty Jan Paweł II mówił i pisał na ten temat, że wiek XX zmierza w kierunku wielkiego wybuchu zła. Wiek XX minął, pojawia się wiek kolejny i zło nadal nas atakuje. Jest jakoś wpisane w ludzkie życie, w ludzki los. Nie wiemy tego do końca. Jest to jakaś wielka tajemnica. Ale mimo wszystko musimy wierzyć, musimy mieć to przekonanie, że życie ma sens, bo tym, co dzisiaj również nas jakoś pozbawia głębszego zakorzenienia, jest wszechwładny nihilizm, czyli przekonanie, że to nic nie ma sensu, a jeśli ma sens, to trzeba to zniszczyć. Właśnie to jest paradoks nihilizmu, że nie pozwala wzrastać dobru, a kiedy dobro wzrasta, niszczy je z całą determinacją, z całą siłą, z całym również w sobie złem. I dlatego musimy mimo wszystko znaleźć jakąś furtkę, jakąś ścieżkę, jakieś światło, które pozwoli nam w tym wszystkim się odnaleźć, a więc znaleźć dla tego stanu, w jakim się znajdujemy jako ludzie, mimo wszystko wytłumaczenie i odnalezienie tego, co nas będzie podtrzymywało na duchu, co będzie dodawało nam otuchy, właśnie nadziei, której tak potrzebujemy. I tutaj, jeżeli nie popatrzymy na człowieka jako na to stworzenie, ten byt, który jest nie tylko pewną zorganizowaną materią, ciałem, ale również posiada duszę, posiada ducha, to wtedy uświadamiamy sobie, że największą trucizną dla nas jest ten nihilizm, który polega na tym, że człowiek żyje w perspektywie tylko immanencji, to znaczy tylko zanurzony jest w materię, w biologię, w fizjologię. To wszystko, co człowieka pomniejsza ostatecznie i odbiera mu perspektywy życia. Dlatego musimy ten czas, jaki teraz przeżywamy, wykorzystać na to, żeby zwrócić się do Boga, który z jednej strony jest dla nas, nas stworzył z miłości,
a z drugiej strony to on i tylko on otwiera perspektywę dla człowieka na wieczne czasy. Szczęść Boże.